Dzień dobry w kolejnym vlogu. 6 rano i taka sytuacja, proszę bardzo, minus 1 i mróz. Wszystko mi przymarzło. O ja pierdziu, nasiona mi wczoraj powychodziły. Wszędzie mróz, wszystko przymarzło. Zobaczcie, jaka biała trawa. Maliny. No. Niedobrze, niedobrze, że to wszystko przymroziło. Może nie tak dużo, ale... ale jednak. No. Tutaj to samo. Wrzosy. Przymrożone. No, mam nadzieję, że coś z tego będzie, że to mi wszystko się nie zepsuje. Róża. Zapomniałam wszystkiego przykryć. Kurczę, no. Zimno, zimno. Ale. Słoneczko. I piękne niebo. Ale i tak nie będzie dzisiaj ciepło, na pewno będzie zimno dzisiaj. Cały tydzień ma być jeszcze taki zimny. Zobaczymy jeszcze tutaj. Mój bes biedny, przymarznięty, ujuj. Biedaczek. No ale co zrobić, kwiecień plecień, niestety. To dwa siedzą. Dwa bociany siedzą. Musiały zmarznąć dzisiaj. Nie no, pogoda jest piękna. Już jest godzina 9? No, 9. Idę na kawę do teściowej z Pawłem. Czekam na niego. Wypijemy sobie kawkę, idziemy na plotki. Ale zobaczcie, jak paruje ziemia od tego słońca, bo był ten przymrozek i teraz słońce wyszło. W miarę ładnie. Chmury są. Myślałam, że chmur nie będzie, ale chmury są. Ale patrzcie, jak paruje. No, więc tak. Idziemy na kawkę, na ploteczki. No i zobaczymy, co tam dalej będziemy dzisiaj robić. Jakiś obiad czy coś. Nie wiem. Muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć. A teraz nie widać. Chociaż może widać trochę, jak paruje. Rano, jak jechaliśmy do szkoły, to więcej było widać. Znaczy więcej parowało teraz. Może jeszcze uchwycę, jak słońce wyjdzie. Ale chmury są. Myślałam, że nie będzie chmur, bo nie było... O 6 to nie było chmur. Ładne niebo było, a teraz o, takie są chmury. Ale... nie jest źle. Ale tutaj jest bardziej. O, jakie fajne. To na jakimś streczu rysowaliście. Co to dzisiaj, powiedz widzom naszym, co było? Dzień Ziemi. Klasa pierwsza. Dzień Ziemi dzisiaj był. I takie fajne obrazki rysowaliście. A tutaj nie wiem. Tutaj też. Fajne. I tutaj super. A tu chodź jeszcze, zobaczymy na tym, że... Mhm. I tutaj jeszcze super. Nie kapdziała. Fajnie, na streczu. Nie wiem, jakieś słońce czy co? Nie wiem. Fajnie. Trzymaj się. Trzymaj się. O. Starczy? W drugą stronę? W drugą stronę. Już mi się zakręciło. No to już. To wystarczy. A i tutaj. Miododajny ogródek. Która klasa to robiła? Nie wiem. Kopali tutaj chyba 8. Mhm. I coś sadzili dla pszczółek. Jakieś kwiaty pewnie. Fajnie, super. Dzisiaj był Dzień Ziemi. W szkole, tak? Fajne były jakieś zawody, zabawy? Nie, tam nie było. Nie, tam. Nie. A czekaj, jest w drugim. Tylko tam nie wchodź. Tam chyba nic nie ma. Aha. Fajnie.
Pokażę wam przez okno, o, bo tu ciągnik stoi pod oknem i dobrze widać, pada, słuchajcie, grad u nas z deszczem. No, więc... A nie sam grad. Nie, no z deszczem, więc tak. O, na samochodzie. Tak to wygląda. O, na przybliżeniu widać, że grad. Fajnie, super, wszystko tam się poniszczy, połamie. No, w ogródku co wyrasta, no bombowo po prostu, powiem wam, bombowo. Pokażę wam, bo zaraz wszystko zjem. Się dorwałam. Kupiłam troszeczkę Michałków w jeskim sklepiku, ale innym. I słuchajcie, no ja bardzo lubię takie oryginały, wiecie. Ale te takie podróby, gdzie można w Biedronce kupić Michałki, Michaszki, też są bardzo dobre, też uwielbiam. Nawet są, można powiedzieć, i lepsze, bo mam takie orzeszki jakby w środku niż te Michałki. Ale bardzo, bardzo lubię smak dzieciństwa, w tym sreberku przypominają. Dajcie znać, czy też lubicie, czy nie lubicie takich tych słynnych Michałków jeść. Przyszłam zobaczyć, jak to tutaj wygląda po tych przymrozkach, ale nie jest źle. W ogóle tak, już mi ładnie tutaj odbiły truskawki. Czekajcie, sobie przejdę z tej strony. O, one ładnie już wstały. Już wczoraj widziałam, że ładnie wstały, no ale trochę ich przypalił ten mróz. Kwiatki takie, No cóż. Myślałam, że będzie 0 stopni, to ich nie nakrywałam. Się okazało, że było minus 3. Ale one odbiją, staną i odbiją. Tutaj wam pokazywałam wczoraj, że coś już mi wyrasta. Wszystko przymroziło, ale... Nie no, wiecie, tak troszeczkę wychodzi, nie jest tak źle. Tutaj ten szczypior. Ale w ogóle czuć takie chłodne powietrze, mroźne powietrze jest. No nie jest tak źle, myślałam, że będzie gorzej. Idziemy jeszcze róże zobaczymy. Zobaczymy tu jeszcze. Wam pokażę, o. Jednak ta mięta mi się obudziła. Jeszcze tu muszę raz wygrabić. Trochę tej trawy powyrywać, bo już tu raz piliłam, ale zobaczcie jaka jest piękna melisa. Super. A to, co to jest to? Bo to mam tutaj w tych ziołach i to mi coś przerosło. O, już nie pamiętam, co to było. Jakieś oregano czy coś. No. Tak spróbowałam sobie. Ale zobaczymy teraz jeszcze. Jeszcze zobaczymy te. Wszystko przymarzło, ale bo tutaj nie wiem, czy wy widzicie, o, że już są owoce, porzeczki. No może to wszystko odżyje i nie będzie tak źle. Grad popadał, trawa mokra, a ja w klapeczkach. Gdzie ja tutaj sadziłam te? A, tutaj nie sadziłam, z tamtej strony sadziłam. A nie, tu sadziłam, ale to same te patyczki, to nic się takiego może tutaj nie wydarzyło. No. Nie wiem, czy tych wrzośców coś nie też ten mróz nie przyłapał. No, ale co zrobić, słuchajcie. Lawra na trampolinę wyszła. No. Teraz ogólnie wyszło słoneczko. I w miarę jest, więc wyszła trochę sobie na dwór. A ja wyszłam pozrywać trawy dla królików. I z psami na spacer. Wieczorny. Idziemy. No nie, przecież dopiero wyszłam. Tutaj nie będzie żadnych kwiatów. Ten bez taki jest na środku, bo ten i on jest najładniejszy, ale ani jednego kwiata w tym roku nie ma. Nie ma, ładny jest, ale nie kwitnie. Tutaj ten kwitnie, tu będzie biały. Ja nie wiedziałam, jakie to są kolory, bo ja to od teściowej dostałam, tak sadziłam. Ona sama nie wiedziała, co jej się pomieszały i co mi dawała. Tutaj taki malutki też, tutaj nic, słuchajcie, nie ma. Gdzie jeszcze? Jeszcze tam na końcu idę zobaczyć.
A tutaj też nie ma kwiatka żadnego. Dlaczego nie ma? Słuchajcie, no taki duży krzak i nie ma żadnego kwiata. Dajcie znać dlaczego, ale ten jaki pięknie urósł, jaki on już jest wielki. Normalnie rośnie w oczach. Ten i ten drugi, ale ten to naprawdę superowo rośnie. Takie maluteńkie sadziłam, pamiętam, już takie duże są. A dlaczego on, nie wiem, bo to mówią, że jak męski, to nie będzie miał kwiatów, tylko żeńskie mają, nie wiem, tak gdzieś słyszałam, ale się nie znam, nie wiem. Tu niedługo piękne białe bulwy będą. No i teraz muszę, jak będzie jakoś w miarę pogoda, powycinać tutaj te maliny, bo tu mi zagłusza i tu muszę zrobić kończy porządek. Wyciąć to w diabły, no bo to nic nie widać, tylko same maliny. Jeszcze zobaczymy te poziomki. Też ich przymroziło, ale nieźle. Kwiatki ładnie wyglądają, więc może coś z nich będzie. Tutaj rododendron, jeden termin już będzie kwiaty chyba puszczał niedługo. Widzicie, już powoli się rozwija. Tamten drugi zresztą też. Te biedne przymroziło, one są bardzo ładne. Tutaj też mam bez, ale to jeszcze malutki jest, nie ma nic. Kwiatek puściła. Tak, no. Tutaj takie dzwoneczki, one są też są ładne. I azalia też już ma takie pączki, więc też. Ale one są takie fajne, bo są później takie wysokie i już tak szybko puściły te pączki, więc też wcześniej będą. No. No i tak jakoś to wszystko się poprzyjmuje. Mam nadzieję, że przymrozek im tutaj nie dokuczył. Jak ja wyglądam? Idę po trawę. Dla królików trochę zerwę. Co ja taka jestem, jakaś rozmazana. Idę po trochę trawy, zerwę dla królików. Jest 19, ale zobaczcie. Słoneczko. Na słońcu fajnie, w cieniu nie. Mroźno jest. Dzisiaj ma być też 0 stopni. Pewnie będzie znowu przymrozek. Nie wiem, czy to wszystko przykrywać dzisiaj. Jak już raz nie przykryłam, to już po ptakach chyba, nie? Zobaczymy, nie wiem. W ogóle patrzyłam na pogodę. To ma być cały, słuchajcie, u mnie tutaj cały tydzień taki zimny, przyszły jeszcze. Więc nie fajnie, powiem wam. I w nocy też ma być tak właśnie 0, 2 stopnie, tam 4. I dni mają być takie właśnie chłodne. Kurczę, no jakby było tak ciepło jak ostatnio, to już bym miała cały ogródek, wszystko skończone. A tak to człowiek się kręci i nie wie, co ma ze sobą robić. Zerwiemy trochę trawy. Damy królikom, bo one są przecież w domu. Już nawet ich na dzień nie wypuszczam, bo zimno, mokro, to niech siedzą w domu. I tyle. Dzisiaj to wam nic naprawdę nie nagrałam, bo miałam trochę zlatany dzień. Parę spraw do załatwienia. I tak w takim biegu. No, później po Laurę pojechałam, to w domu musiałam ogarnąć. I tak jakoś nie chciało mi się w ogóle. Jakoś tak nie nagrywałam. Jak się od rana człowiek za nagrywanie nie weźmie, to potem, wiecie, nie idzie to w parze. No i po tych kartoflach. No i tyle. Ja wam mówiłam o tej macie, że nam właśnie ta doktor poleciła matę taką, wiecie, na rozluźniającą do akupresury. I to jest coś takiego. Ja patrzyłam na internecie też wczoraj, bo ja nie wiedziałam, jak ta mata, słuchajcie, wygląda. Żeby zobaczyć. Poleciła mi dwie firmy. 4 Fizjo Eko i jeszcze tam jakąś inną. Jedna tańsza jest, jedna jakby droższa. Ale na internecie są różne ceny. Można kupić naprawdę za parę groszy. Ale do czego zmierzam? Nie wiem, czym się różnią, wiecie, ta no, cena do jakości może, prawda? Albo się płaci za firmę. Czym droższa, to tym inna jakaś lepsza może firma, nie wiem, słuchajcie, w każdym bądź razie ja taką matę mam. Ja dopiero tutaj się ogarnęłam wczoraj, jak zaczęłam właśnie tutaj rozmawiać na ten temat tej maty, też na mojej grupie na Messengerze, zapraszam was na Messengera, na grupę. I słuchajcie, tam doszłyśmy z dziewczynami do wniosku, te dziewczyny zaczęły szukać i w ogóle, że to jest taka mata. I zaczęłam też na internecie patrzeć i w domu patrzę, wie Boże, znaczy jak zaczęłam zdjęcie na internecie, to wie Boże, ja taką matę mam, o, nawet psa to nie kuje.
To jest taka mata, słuchajcie, z takimi igiełkami. Widzicie, ona ma takie igiełki, kolce tak jakby, no i ona niby rozluźnia. Tą matę mam od mojej mamy, ona sobie wtedy na kręgosłup kupiła do masaży i potem mówi, żebym ją zabierała, bo ona już z niej nie korzysta i nam dała. Kiedyś to chyba nawet na vlogu wam pokazywałam. I jeszcze taki wałek nam dała do, z takimi na prąd taki do masaży. Też wam kiedyś pokazywałam. Ja mówię, Boże, ja taką matę mam. Ale w zestawach można kupić poduszkę i miałam się zapytać, muszę zadzwonić, bo może moja mama ma tą poduszkę do tego, może komplet kupowała, nie mam zielonego pojęcia. Jak nie, to tylko taką, wiecie, poduszkę. Są poduszki kwadratowe albo takie wałki pod głowę i właśnie, żeby tutaj kark, szyję tutaj sobie też rozluźniać tym, więc wydatek mi odszedł, bo matę, słuchajcie, mam i to tak wygląda. Ja się teraz na niej położyłam bez bluzki, no to mnie to tam w ogóle to nie kuje, ja nie wiem, o co tu chodzi w tym, czy to coś daje, czy to coś nie daje. Nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia, no ale tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę tabletki Valuset Noc, takie nam poleciła i one są właśnie takie, wiecie, na noc, no takie wyciszające, uspokajające. Jamelka sobie dzisiaj w nocy wzięła jedną tabletkę i mówi, że jak rano wstała, naprawdę ją tutaj nie bolało. Wzięła jedną, a przypisane są dwie i ją nie bolało i mówi, że no jest taka jakby, wiecie, różnica trochę po tej tabletce, więc zobaczymy na dłuższą metę, potem się będziemy męczyć, potem się będziemy nie męczyć, tylko martwić, bo tutaj napisała jest meczennica cielista, chmiel zwyczajny, kadzideł lekarski, to jest ziołowe. No więc nie jest, nie należy do najtańszych, bo za dwie zapłaciłam prawie 70 zł za dwie paczki, ale może coś z tego, słuchajcie, będzie, więc bardzo fajnie, że taką wczoraj doktor znaleźliśmy, znaczy no, że tak nas potraktowała i wyszło tak jak wyszło i dalej będziemy myśleć. Tutaj też wspomniałam wam na grupie, jak wiecie, jest grupa moja na Facebooku, na którą was zapraszam, tam inne osoby też puszczają jakieś tam swoje posty i tak dalej, więc zapraszam do aktywności. Ja powinnam być najbardziej aktywna, ale nie jestem, bo nie ogarniam wszystkiego po prostu, ale fajnie, że inne osoby też tam się udzielają i też tam coś tam piszą. Druga sprawa, też jest grupa na Messengerze. Jest garstka osób, które się udzielają non-stop, codziennie z dziewczynami piszemy, gadamy, więc bardzo, bardzo fajnie. Też są osoby, które siedzą i słuchają i się w ogóle nie udzielają. No i ja takie osoby, które się nie udzielały, po prostu wykasowałam z tej grupy, no bo jak ktoś, to ma być grupa do rozmów, żebyśmy rozmawiali sobie wszyscy razem, a nie żeby ktoś tam siedział u nas i słuchał, podsłuchiwał, wiecie. I potem te osoby znowu chciały być do tej grupy dołączone, więc ja was, nie wiem czy wiecie, dodałam, jesteście na tej grupie, więc zapraszam, rozmawiajcie z nami, nie to, że siedzicie i nas tylko słuchacie i polewkę macie, jakie my bzdury tam gadamy, ale odzywajcie się, nie, my nie jemy, my was tam nie zjemy, nie połkniemy was w całości, więc spokojnie się możecie do nas tam odzywać i z nami rozmawiać, pośmiać się. Zapraszamy was do rozmów na Messengerze. Jest fajnie czasami i wesoło. No ile tych zwierząt? Zwierzęta przyszły, bo są, co? Oczywiście głodne. No, więc taka tutaj moja prośba do was, żebyście się udzielali. No. I co? No, bo jak ktoś nie będzie udzielał, jak ktoś chciał wejść na grupę, na Messenger, no to jak ktoś chce wejść, no to niech się udziela, niech z nami rozmawia po prostu, jest fajnie. A jak ktoś się nie chce udzielać, no to po co ma być na tej grupie? Żeby nas tylko słuchać? Takie trochę bez sensu jest, prawda? Więc taki tutaj, taka moja prośba do was, propozycja. No i co? Na dzisiaj chyba to wszystko. Lecę kąpać Laurę, ogarniać, bo już jest wieczór. I jutro kolejny nowy dzień, tak Sonia? Ale ty masz brudne łapy. W ogóle jak wrzuciliśmy z dworu, to te psy wyglądały, one się nadawały tylko do wanny. Bo wiecie, no mokro wszędzie, po tym... mokro po tym polu zaczęły biegać, to wiecie jak one z tego pola wróciły, jak te psy wyglądały. No, jakaś masakra po prostu. Więc tak, no dobra.
To tyle. Żegnamy się dzisiaj z Wami. Życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy oczywiście na jutro. Pa!